Bardzo serdecznie witam zbór Betel. Bardzo się cieszę, że jesteście, że te strumienie ulewnego deszczu was nie zatrzymały i że jesteście. Dziękuję Bogu za was. Nim przejdę do tematu, wyrażę też mój smutek, a także z drugiej strony ogromne wsparcie, które chcemy okazywać wam w związku ze sprawą Michała Błachuta. I od początku, kiedy otrzymaliśmy informację, byliśmy jeszcze wtedy na kongresie, bardzo mocno gdzieś to przeżyliśmy i rozpoczęliśmy też jako oaza i wielu ludzi modlitwy w naszym zborze Bój. On trwa do dzisiaj, on trwa cały czas. Ja tylko proszę, abyście mi wybaczyli, że może nie tak mocno zaangażowałem się w jakąś pomoc, czy odwiedziny, czy wsparcie rodzin, bo myślę, że nie wszyscy sobie wyobrażamy, co się przechodzi w takich trudnych sytuacjach i jak ogromnego wsparcia potrzeba. Ale byliśmy w modlitwie, to ze względu na mój intensywny grafik i wyjazdy i służbę, którą wykonuję, szczególnie w okresie wakacyjnym było tego bardzo wiele i aż do dzisiaj. A więc chcę wam tylko powiedzieć, że intensywnie się modlimy. Jest Michał na liście naszych modlitw. Mamy taką grupę wstawienników, która działa każdą środę od 5.30 do 22.30. Jest to tak zwany strumień modlitwy, który tak to nazwaliśmy, bo on płynie cały dzień. I wtedy grupy modlitewne modlą się w półgodzinnych blokach i zawsze każda z grup wołała za Michałem i woła za Michałem i za innymi potrzebami, które i my też mamy, bo nikt nie jest wolny od doświadczeń, wyzwań, różnego rodzaju trudności, z którymi się mierzymy, czy musimy zmierzyć. I jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami do pełnego zwycięstwa. Bo do zwycięstwa prowadzi nas nasz Pan. Amen. Wierzymy w to z całego serca. Tak wyznajemy, tak ogłaszamy i tego się mocno, kurczowo trzymamy. A więc wytrwałości i błogosławieństwa i do pięknego świadectwa z tego miejsca. Wierzymy, że tak będzie. Jak i w pierwszym przypadku doświadczenia, które przeszedł Michał, tak i w drugim. Będzie chwała dla Pana. Amen. Jestem z wami misyjnie tym razem i wróciliśmy wraz z żoną z Podlasia. A więc nim przejdę do tematu, to pozdrowienia. Bo kochani bracia na Podlasiu, jeśli to jest transmitowane, a obejrzeliby transmisję, a ja bym nie wspomniał pozdrowień, to musiałbym się naprawdę tłumaczyć, bo oni o to jeszcze tam dbają. Bardzo o to dbają. W tych nowszych kościołach już nie dba się o to, żeby się pozdrawiać nawzajem, żeby posyłać pozdrowienia do kościołów, z których goście przyjeżdżają, a oni to pielęgnują, pielęgnują bardzo. A więc odwiedziliśmy kilka zborów, usługiwaliśmy od piątku ubiegłego tygodnia, wróciliśmy wczoraj wieczorem. To też związane jest z misją w Indiach i pastorem Abrahamem, który tam miał być i miał być tutaj, miał być dzisiaj ze mną na tym miejscu, ale z powodu lockdownu i tych wszystkich sytuacji związanych z COVID-em w Indiach nie jest w stanie podróżować i nie może przyjechać i nie wiadomo, jak długo to potrwa. Ja także po raz drugi rok z rzędu nie polecę do Indii, nie ma najmniejszych szans, a więc wszystko jest pozamykane. To dziwne, bo sąsiedni kraj, Pakistan, jest otwarty. Indie są zamknięte. A więc taka dziwna sytuacja. W ogóle mamy mnóstwo dziwnych sytuacji. Cały świat jest w ogromnym chaosie. Na Podlasiu
i Lubelszczyzna jest zagrożona stanem wyjątkowym. To może nastąpić nawet dzisiaj wieczorem, jeśli prezydent zatwierdzi i ponad 200 miejscowości będzie objętych stanem wyjątkowym. Nie będą mogli się zgromadzać, nie będą mogli się przemieszczać, nie będą mogli przemieszczać się bez dokumentów, dowodów osobistych i paszportów. Nie wolno robić zdjęć, nie wolno niczego nagrywać. Po prostu jesteśmy w sytuacji, która z dnia na dzień coraz bardziej nas zaskakuje. I nie wiemy, co będzie dalej. Jedynie w Bogu nasza nadzieja. Pastor Wayne Hanks, który był u was z Dallas, z Teksasu, odchodzi na emeryturę. Mieliśmy z żoną zaproszenie, aby polecieć w październiku na jego pożegnanie. Skończył 82 lata, no i wreszcie zdecydował się zdać służbę pastorską. Pomyślał, że to już chyba czas, 82 lata. I zdaje swoją służbę, choć jest sprawny umysłowo i fizycznie. Nawet się przeprowadza do innego domu, do innego miasta, tam gdzie mieszkają jego dzieci. Ale zdaje służbę i zaprosili nas, abyśmy byli, bo przejmuje służbę młody pastor, też go znamy. I próbowałem z konsulatem porozmawiać, czy mogę polecieć do Ameryki. Powiedzieli, absolutnie nie. Bo nie wiadomo, czy was w ogóle przepuszczą, a jak polecicie, to możecie być 2 tygodnie na kwarantannie, sytuacja się zmienia dynamicznie, ale mówi mi, panie pastorze, konsul mi mówi, panie pastorze, z żoną, ja mówię z żoną, to proponuję polecieć do Meksyku na 2 tygodnie, wynająć sobie mały hotelik, podpoczywacie sobie 2 tygodnie, a z Meksyku do Stanów Zjednoczonych bez problemu. No ja mówię, panie konsulu, ale ja na takie wyprawy ani nie mam pieniędzy, ani czasu, także to mi nic nie pomoże. Także taką mamy sytuację. Taką mamy sytuację. Ale pozdrowienia od zborów z Podlasia. Ta sytuacja na Podlasie jest związana z granicą białoruską i z tym, co tam się dzieje. Bardzo smutno. Tyle powiem. Jest w tamtym rejonie. Przekazuję pozdrowienia z Bielska Podlaskiego. Później usługiwałem w Dubiczach Cerkiewnych. To jest taki fenomen w skali kraju, ja to tak określam, bo oni mają 240 krzeseł pod namiotem i już się nie mieszczą. Każdą niedzielę na wsi. Wiejski kościół. Dynamicznie się rozwijają. Ludzie zjeżdżają z całych okolic, także mają członków ludzi z Mołdawii, z Białorusi, z różnych innych rejonów, które przeemigrowały. Lubię tam usługiwać. Powiedzieli, że mnie też lubią, także to miłe. I ciągle mnie zapraszają, a więc cieszę się i pozdrawiają zbór w Ustroniu i wszystkie zbory na Śląsku, tutaj w rejonie Śląska Cieszyńskiego. Później usługiwałem w Białymstoku, też pozdrowienia. Tam towarzyszyła nam wielka radość i wielka uroczystość, bo udzieliłem błogosławieństwa naszej wnuczce, to drugie, czy druga, bo pierwszy to wnuk, druga wnuczka i mogłem ją błogosławić w obecności kościoła, w którym nasze dzieci służą i było to takie radosne dla nas przeżycie. A później w Hajnówce w niedzielę wieczorem i w poniedziałek wracaliśmy, pozdrawiają was wszyscy i życzą błogosławieństwa waszej służbie i waszym życiu. Pastor Abraham za chwilkę pozdrowi was osobiście. Mamy przygotowany filmik, który przetłumaczyliśmy, zrobiliśmy go razem z Szymonem. On zrobił. Ja tak też jakoś chwałę zbieram, że razem zrobiliśmy. Szymon go zrobił, bardzo zdolny młody człowiek, który zrobił mi dubbing. Zresztą wiosną tego roku tu z tego zboru zrobiliście fenomenalną robotę, bo ja nawet tego filmiku nie widziałem pastora Abrahama w języku angielskim, a Ustroń już go przetłumaczył na język polski i poszedł ten filmik w eter na YouTube, na portalach internetowych się pokazał i natychmiast
Natychmiast do mnie zaczęły przypływać maile, messengery, SMS-y, telefony, jak możemy pomóc. I wtedy w tym najbardziej krytycznym momencie, kiedy ten filmik się ukazał, był ogromny oddźwięk z całego naszego kraju. Dzięki wam i dzięki temu filmikowi, który chyba też Szymon robił, i odpowiedziało mnóstwo ludzi. Wtedy byli na etapie otworzenia szpitala covidowego, który należał do kościoła, w hali sportowej szkoły podstawowej, którą wybudowali w New Delhi. I nie było na wyposażenie tego szpitala w respiratory. Tam ludzie umierali na każdym rogu ulicy z powodu COVID-a. I zresztą usłyszycie o tym. 23 pastorów zmarło pastorowi Abrahamowi, którym starał się pomóc. I niestety pomoc nie była wystarczająco skuteczna. Odeszli do Pana. To było bardzo bolesne dla niego przeżycie. I zebraliśmy wtedy ponad 450 tysięcy. Od 5 maja do 20. Przez dni 15. I posłaliśmy to wszystko do Indii i oni doposażyli ten szpital. Wszystkie urządzenia, które pozostają po tym szpitalu, przejdą do szpitala lokalnego i poprzez to Pan Bóg znów otworzył im kolejne drzwi, aby mogli w New Delhi mieć bardziej otwartą służbę. Chwała Bogu za to. Chwała Jezusowi za to. Także z tych pieniędzy dofinansowaliśmy karmienie głodnych rodzin pastorskich. Będzie o tym mówił. 1500 rodzin pastorskich głodowało w tym okresie. Otrzymali pomoc. Dzięki Polakom. Dzięki naszemu wsparciu. No i nie ukrywam, jestem w tej podróży, aby zbierać środki. To zrobiło Podlasie, zrobili to bardzo hojnie. Wręcz byłem zaskoczony ich otwartością i hojnością. I teraz tutaj Śląsk Cieszyński, kilka zborów. I wy jesteście na tej liście, bo od początku wspieracie pastora Abrahama. Bardzo za to jestem wam wdzięczny. Nie będę już więcej mówił, bo wy znacie całą historię. Wiecie o wszystkich prawie moich podróżach, bo po każdej z tych podróży byłem tutaj z prezentacją. Ja kocham ten kraj. Ja wiem, że Bóg ma szczególny plan dla tego kraju, ale tak jak to podkreślam, ta cała sytuacja, która zaistniała, jest ewidentnym atakiem mocy ciemności. Jest to atak szczególnie wymierzony w Kościół Chrystusa Jezusa. Bo na całym świecie została zatrzymana dynamiczna działalność ewangelizacyjna, przebudzeniowa, a także wiele zborów przestało funkcjonować. Usłyszycie o tym, w Indiach do dzisiaj nie funkcjonują kościoły. Były zamknięte z dwóch powodów, to jeszcze dodam, aby sprawa była jasna. Po pierwsze z powodu COVID-a i ogromnych restrykcji obostrzonych karami i różnego rodzaju atakami, wręcz fizycznymi na ludzi, którzy łamali prawa lockdownu, prawa obostrzeń. A po drugie, oni tak i tak są prześladowani i szczególne oko mieli na chrześcijan. Szczególnie pilnowali, żeby chrześcijanie nie łamali prawa. I oni z obawy już tak są umęczeni, tak są już prześladowani, udręczeni, palono im zbory, rozganiano zgromadzenia, bito chrześcijan, zamordowano kilku pastorów. A więc oni już ze względu na to wyluzowali i kościoły były zamknięte, kościoły weszły w system kościołów domowych, grup modlitewnych, weszły w system Zooma, w system łączy internetowych i mimo tego ten Kościół przeżywa przebudzenie i poruszenie. I to jest niesamowite. I dlatego chcemy ich wspierać, chcemy im pomagać, pragniemy być z nimi i te ofiary wszystkie zostaną przekazane jako dodatek na inną działalność, działalność pomocy biednym, głodującym, dzieciom, które nie mają wsparcia, dzieciom ulicy, które oni zabierają i o nich się troszczą, bo gdy jest lockdown, to jest ograniczona możliwość prośby o pomoc, tak zwanego żebrania ulicznego w Indiach, co jest masowe tam w dużych miastach, na prowincjach mniej, ale w dużych miastach. A więc oni edukują te dzieci, ubierają je, karmią, prowadzą wśród nich pracę. 2 miliony bezdomnych dzieci jest w New Delhi, w stolicy Indii.
dzieci, które żyły na ulicach, teraz trochę mają to ograniczone. Nie wiem, jak to w ogóle funkcjonuje, gdzie te dzieci się podziewają. A więc wspieramy ich, oni do tych ludzi wychodzą, oni ich karmią, oni ich ubierają, im pomagają. A więc będę wam wdzięczny za wsparcie. To tyle, co z mojej strony. Posłuchajcie filmiku, pozdrowienia od pastora Abrahama, a później krótko podzielę się słowem. I już z góry dziękuję za kolektę, która będzie zebrana po tej krótkiej prezentacji. Drodzy pastorzy, bracia i siostry, wspaniałego kraju Polski. Z tej strony wasz przyjaciel, pastor Abraham z Indii. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o mnie. Popatrzcie na moją twarz. To jest ten sam człowiek. Niestety w zeszłym roku nie mogłem przybyć i być razem z wami. I również w tym roku jest ta sama sytuacja. COVID. Pandemia zniszczyła wszystko. Zmieniła stan świata. Okropne rzeczy działy się wokół nas. Miliony ludzi zostało zainfekowanych. Miliony umarło. Nikt nie oczekiwał, że ten świat poradzi sobie z tą fazą wirusa, który ogarnie każdy kraj. Kiedy pojawił się w zeszłym roku, pod jego koniec myśleliśmy, że już jest po wszystkim. Tak myśleliśmy w Indiach. Ja również byłem zainfekowany przez COVID-a. Byłem w szpitalu przez 15 dni. Ale dzięki Bożej łasce Bóg mnie uleczył. Bóg przedłużył moje życie. Wszyscy moi pastorzy mówią tak: pastorze, coś może stać się nam, ale nic nie powinno stać się tobie, pastorze. Ponieważ tutaj jest ponad 4000 pastorów, ich rodzin, dziesiątki tysięcy potrzebujących. Ludzie szukają cię. Potrzebujemy cię. Może to jest powód, dla którego Bóg mnie zachował, nie wiem. Ale jestem tutaj, próbując zatroszczyć się o moich ludzi. Próbując ochronić moich ludzi najlepiej, jak potrafię. Nie jestem Bogiem. Nie jestem cudotwórcą. Ale jestem z moimi ludźmi. Modlę się z moimi ludźmi. W tym roku mieliśmy drugą i trzecią falę COVID. Kiedy do was mówię, mamy nadciągającą falę. Nie wiem, kiedy to się skończy, ale wiemy jedną rzecz pośrodku tego wszystkiego. Bóg jest z nami. Jezus Chrystus ma pod kontrolą wszystko to, przez co przechodzimy. Mam nadzieję, że wierzysz wraz ze mną. Mam nadzieję, że mówisz na to amen. Straciłem 23 z moich pastorów. Młodzi mężczyźni umarli z powodu COVID. Troszczyłem się o nich. Pokryłem wydatki na leczenie. Modliłem się o nich, aby przeżyli. Ale wielu umarło. Część z nich nie. Cały czas troszczą się o wdowy i ich dzieci. I pośrodku tej pandemii żadne kościoły nie funkcjonują. A więc brak kościoła, brak spotkań, brak przychodów. Pastorzy są obecnie biedni i zmagają się z wieloma problemami. Potrzebują jedzenia. Wzywają: pastorze Abrahamie, jeszcze 4 dni i nie będziemy mieć jedzenia dla rodziny. I chciałem wam podziękować, drodzy przyjaciele. Chociaż nie mogłem do was przyjechać, poprzez filmy i rozmowy z pastorem Leszkiem, wielu z was odpowiedziało. Wielu z was nawet nie wiem, kim jesteście. Co zyskujecie, kiedy dajecie? Dajecie hojnie i z poświęceniem. Dzięki waszym ofiarom mogliśmy rozdać jedzenie dla ponad 1500 pastorów i ich rodzin. Sprzedajemy jedzenie dla nich.
w zeszłym miesiącu, znowu w tym miesiącu, zamierzamy robić to znowu. To kosztuje wiele pieniędzy, ale nie chcę, aby moi ludzie poszli głodować. I wy to umożliwiacie. I chcę podziękować z głębi mojego serca. To są złe wiadomości. Ale to nie jest to, na czym się to kończy, drodzy przyjaciele. Chciałem wam powiedzieć, że pośrodku tego wszystkiego mamy przebudzenie w naszym kraju. Tutaj jest entuzjazm. Tutaj wiara wzrasta w sercach wszystkich moich pastorów. Nawet w naszych ludziach. Chcę, żebyście wiedzieli, że się modlimy. W sposób, w jaki nie modliliśmy się wcześniej. Wszędzie mamy spotkania modlitewne. Wszyscy pastorzy gromadzą się na Zoomie. Setki pastorów przychodzą razem na spotkania na Zoomie ze mną. Modlimy się godzinami. I wierzę, że przypadki w Indiach, ponieważ był czas, tylko miesiąc temu ludzie umierali z braku tlenu. Ludzie umierali, bo nie było łóżek w szpitalach. Z powodu mnóstwa zakażeń, ale sytuacja się zmieniła. Przypadki zakażeń drastycznie spadły. Wierzę, że to dzięki naszym modlitwom, ponieważ wzywaliśmy Go w obecności Boga. Modliliśmy się do Niego, trwaliśmy w Jego obecności. Bóg był niezwykle dobry dla nas. I nie tylko to. Ludzie zaczynają rozumieć, że to życie na ziemi nie ma znaczenia. Bez względu na to, jak bardzo byś głosił, uświadamiasz sobie, że głosisz do głuchych słupów. Bez względu, jak dużo mówiłbyś o wieczności. Ale COVID przyniósł wieczność przed oczy każdej osoby. Ludzie to zobaczyli i zrozumieli, że to życie nic nie znaczy. Jest życie ponad tym życiem. Bóg jest tutaj. I teraz widzimy, jak ludzie odpowiadają na Ewangelię. Ludzie wywodzący się z każdej religii wzywają Boga. Widzimy poruszenie Boże. Wierzę, że wkrótce po tym COVID się skończy, kiedy wyjdziemy na zewnątrz. Kiedy zaczniemy poruszać się wśród ludzi. Wierzę, że tutaj będzie wspaniałe zgromadzenie dusz. My nie zamierzamy mieć setki ludzi, ale tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przyjdą do zbawczej łaski Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę w to całym moim sercem. Wierzę, że Bóg zachował mnie przy życiu, abym mógł być częścią tego przebudzenia w dniach ostatecznych. Indie potrzebują Jezusa i Indie będą zbawione. I imię Boga będzie wywyższone. I będziemy głosić Ewangelię. Nie chcę się podekscytować i zacząć głosić. Chcę wam podziękować raz jeszcze za to, że jesteście z nami, że stoicie z nami, hojnie dając i modląc się z nami. Chcę podziękować mojemu drogiemu przyjacielowi, pastorowi Leszkowi Mosze i jego drogiej żonie Gosi. I wszystkim moim przyjaciołom, pastorom w różnych kościołach, w których byłem. Znam was. Wiem, jak bardzo nas kochacie. Jak bardzo się troszczycie o mnie i pracę w Indiach. Dziękuję bardzo. Misja nie jest skończona. Chcemy, żebyście stali z nami. Stójcie ze mną. Módlcie się o nas bardziej niż o cokolwiek innego. I oczywiście róbcie wszystko, co możliwe. Pomóżcie nam. Wierzę, że w moim miejscu pastor Leszek zamierza odwiedzić mnie w tym roku. I wierzę, że odpowiecie. I będziecie ofiarni, tak jak wcześniej. I o wiele bardziej niż poprzednio. I obiecuję wam, że Boże błogosławieństwo będzie nad wami. Bóg zatroszczy się o was. Boża obecność będzie nad wami. Zawsze modlimy się o was. Mamy łącznie 1100 grup modlących się kobiet. Modlimy się o was. Moja asystentka Joyce prowadzi wszystkie grupy modlitewne. Tysiące kobiet modlą się o was. Modlimy się o was, drodzy przyjaciele. I Bóg odpowie na nasze modlitwy. I Bóg was będzie oficie błogosławił. Dziękuję raz jeszcze. Niech Bóg będzie z wami. Kochamy was z głębi naszych serc. Nasze modlitwy są z wami. Niech Bóg was błogosławi. Chciałbym zająć waszą uwagę.
abyśmy mogli skupić się wokół Bożego Słowa i temat, który mam w sercu, chcę wam przekazać, aby was zachęcić, aby was pobudzić, aby was zainspirować. Potrzebujemy tego w tym czasie, w którym żyjemy, prawda? Potrzebujemy w tych wyzwaniach, które mamy na co dzień, abyśmy mieli zdrowe spojrzenie na sytuacje, z którymi się zmagamy i abyśmy prawidłowo umieli się do nich odnieść. Jest wiele tych różnych metod, sposobów, zachowań, które powinniśmy przyjmować jako Boże dzieci. Nie sposób je wszystkie wymieniać. Pan patrzy na nasze życie i pragnie, abyśmy postępowali zgodnie z Jego Słowem, bo wtedy będziemy oglądać owoce Jego błogosławieństw. Jedną z dziedzin, o której dziś ja chciałbym mówić, jest dziedzina naszego wypowiadania się, naszej mowy. I dziś chciałbym mówić o mocy wypowiadanych słów, o mocy deklaracji poprzez nasze usta, poprzez słowa, które mówimy. I nie tylko chciałbym dotknąć aspektu modlitwy czy naszego wyznawania. Chodzi o nasze codzienne rozmowy, o nasze wyrażanie tego, co czujemy. Chodzi też o to, abyśmy wobec różnych wyzwań na co dzień, które mamy, umieli odnieść się prawidłowo. Powiedzieć to, co powinniśmy powiedzieć. Biblia wiele razy mówi o języku i jego oddziaływaniu na nasze życie. Wiele razy, gdybyśmy w tym kontekście Boże Słowo czytali, to znajdziemy wiele, wiele różnych wersetów i wskazówek. I myślę, że temat naszego wysławiania się czy wypowiadania słów jest tematem mocno wbitym w uczniostwo, w nasz duchowy rozwój. Ja ciągle, przyznaję się wam, ciągle się uczę i czasami łapię siebie samego na wypowiadaniu zdań czy słowa, które nie powinno paść z moich ust. To jest w kwestii jakiegoś ubolewania czy narzekania, czy może nawet poddenerwowania, kiedy pojawia się jakaś sytuacja. Bądźmy szczerzy i tak przyglądajmy się przez jakiś czas uważnie temu, czy może bardziej przysłuchujmy się uważnie temu, co mówimy. A to motywuje nas do kontroli, a także do szukania rozwiązań w naszym duchowym życiu. Pomyślałem sobie tak. Wraz z naszym nawróceniem powinien nawrócić się także nasz język. To jest takie moje zdanie. Tak naprawdę to kilka rzeczy powinno się razem z naszym nawróceniem nawrócić. Nasz język, nasz portfel też się powinien nawrócić. Nasz sposób myślenia, nasze emocje. Jeśli nie dzieje się to jednocześnie z naszym nawróceniem, musimy zadbać o to, aby to się zmieniło. Aby mój język przyszedł do upamiętania i nawrócił się do Pana. Aby to, co mam w ustach, było odbiciem tego, co jest w moim wnętrzu. Bo wiele razy język jest narzędziem ranienia, czasami nieświadomego, czasami świadomego. Czasami używamy słów, które nie są błogosławieństwem, a wręcz czymś odwrotnym. Czasami możemy ulec duchowi krytyki, potępienia, użalania się. Może być narzędziem wręcz odwrotnym niż narzędziem ku błogosławieniu. I chciałbym przeczytać z listu do Efezjan, 4 rozdziału, kilka wierszy. Są to słowa apostoła Pawła, które kieruje dzisiaj do nas. List do Efezjan, 4 rozdział, 29-32. I czytamy tutaj w tym nowym tłumaczeniu takie słowa. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute, ja w nawiasie sobie dałem złe, niebudujące słowo. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska.
I w tym kontekście jest powiedziane, nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. W tym kontekście, mowy wydobywania słów z naszych ust. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Jezusie Chrystusie. To jest Boże Słowo. Słowa, które wypowiadamy, mają naprawdę wielkie znaczenie. Ktoś napisał w swojej książce takie zdanie. Każde słowo, które wypowiadasz, może być cegiełką, która coś buduje, lub buldożerem, który burzy. Każde słowo. Cokolwiek mamy zmagazynowane w naszym sercu, w naszym wnętrzu, prędzej lub później zostanie wyrażone przez moje usta, przez słowo, które wypowiadam. A więc morał z tego taki, ważne jest to, co magazynuję w swoim sercu. Ważne jest to, co jest w moim wnętrzu, bo to, co w moim wnętrzu, to także uzewnętrzniam między innymi poprzez mowę, poprzez wyrażanie. Jest to moją odpowiedzialnością, aby zawsze dbać o prawość mojego serca. O to, aby moje serce było napełnione tym, co buduje, tym, co jest inspirujące, tym, co daje życie. Jest bardzo ważne, jest to moją odpowiedzialnością, to, na co patrzę, to, co czytam, o czym myślę. Jest to moją odpowiedzialnością, aby napełniać swoje serce tym, co dobre, co buduje, aby moje słowa były Bożym owocem mojego wnętrza. Do tego chcę was dzisiaj zachęcić, bo słowa, które wypowiadają, zbudują dom, w którym będziemy mieszkać. Bardzo ważne. Pamiętajmy o tym. I użyję dwóch przykładów, jak to powinno działać, jak to powinno funkcjonować. Pierwszy przykład dotyczy człowieka, wielkiego króla, późniejszego króla, Dawida. Te historie z jego życia zawsze mnie inspirują. Oczywiście miał potknięcie i popełnił w swoim życiu wielki błąd, za który gorzko pokutował i wołał Pana o przebaczenie i Bóg w miłosierdziu go podniósł. Ale życie Dawida jest niesamowitym przykładem dla nas. Zawsze mnie fascynowało i do dziś mnie fascynuje. W pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale, 45 i 46 wersecie czytamy o momencie zmagania się Dawida z przeciwnikiem. I bardzo mocno poruszyło mnie to, co jest tutaj zapisane w kontekście naszego rozważania. Lecz Dawid odpowiedział, czyli Dawid zaczął mówić, zaczął wypowiadać słowa. Zanim Dawid zwyciężył swoją walkę, zanim Dawid pokonał swojego wroga, Dawid zrobił wyznanie swoimi ustami i powiedział tak: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą. A ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga, szeregów Izraela, które znieważyłeś. 46 wiersz. Dziś wyda cię Pan w moje ręce. Dawid wypowiada to swoimi ustami wobec wyzwania, które ma w życiu, wobec walki, którą musi stoczyć. Nim ją stoczył, zaczął deklarować, zaczął wyznawać, zaczął to ogłaszać. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię i odetnę ci głowę. Jeszcze dzisiaj wydam zwłoki obozów Filistynów, ptactwu i zwierzętom i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dawid wobec wyzwania, które było, było ono ogromne. Nawet cała armia Izraela wraz z wielkim królem Saulem została zastraszona. Bali się. Byli bezsilni i bezradni. Byli w ogromnych opałach. Byli w bardzo trudnej sytuacji. I oto pojawia się jeszcze nie posadzony na tronie, ale przeznaczony na tron młody chłopak, Dawid, pasterz. Dawid, zanim zwyciężył, zaczął deklarować: ja stoję w boju z tobą w imieniu Pana, Boga Izraela.
to twój koniec. Pokonam cię. Pan wyda cię w moje ręce. Skąd miał taką wiedzę? Skąd miał takie objawienie? Wiedza Boża, mądrość Boża i Boże objawienie nie przychodzi gdzieś nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy. Dawid był człowiekiem, który chodził z Bogiem. Młody Dawid, młody chłopak, w swojej młodości, od samego początku był psalmistą, był śpiewakiem psalmów, był chwalcą Pana, ale także słuchał Jego głosu i nasycał swoje wnętrze wiarą. Bóg do niego mówił, Bóg go ostrzegał, on się jemu objawiał, on mu pokazywał, jaki ma plan, on inspirował go, napełniał go, dlatego z obfitości jego serca zaczęły mówić jego usta. Pan Jezus to później wyjaśniał i nauczał w Nowym Testamencie. Z obfitości serca mówią usta nasze. Z obfitości serca. Jezus nauczał, co w sercu, to i na ustach, bo z obfitości serca mówią usta nasze. Jeśli w twoim wnętrzu jest chwała i uwielbienie, to ona zawsze będzie pojawiać się na twoich ustach. Jeśli przyjdą trudności i wyzwania, jeśli tam jesteś nasycony słowem wiary, to słowo wiary także przejawi się na twoich ustach wbrew wszelkich wyzwań, które będziesz mieć w życiu. Przeżywamy teraz z Boże także taką trudną sytuację. Niedawno pojawili się nowi ludzie w Kościele. W zeszłym roku podczas pandemii dzięki transmisji do zboru przyszła kobieta, jeszcze w miarę młoda, pedagog, która ma trójkę dzieci i zaczęła uczęszczać w naszym zborze, w nabożeństwach. Kiedy były zapisy, to się zapisywała, chciała być jak najczęściej. Mieszka w Chorzowie, dojeżdża aż z Chorzowa, ponad 45 kilometrów. Oczywiście miała męża niewierzącego, o którego się zaczęła modlić. Człowieka niesamowitego. Sam go miałem okazję poznać, bo niedawno byłem u niego w domu w Chorzowie. Człowiek, który jest wyczynowym sportowcem, który biega maratony, maratony górskie, które mają po 85 kilometrów. Człowiek skała, człowiek silny. Człowiek pewny siebie, człowiek, który zdobył wiele medali, osiągnął wiele sportowych sukcesów, wyczynowiec. Ale w lipcu, po kongresie, pod koniec lipca, dowiedzieliśmy się, że nagle coś się stało. Przebiegł w Karkonoszach ostatni swój maraton. Zdobył tam medal, 85 kilometrów po górach. I nagle zaczął tracić wzrok. Nagle coś zaczęło się dziać z błędnikiem. Pewnego dnia stracił równowagę i upadł. Szybko zabrano go do szpitala. Zrobiono tomograf, wszystkie diagnozy. Okazało się, że to glejak czwartej kategorii. Nagle, masz 45 lat, nagle, w jednej chwili, w jednym momencie runęło wszystko, cały domek z kart. Wycięli mu go. Ale w międzyczasie, kiedy już się źle czuł, zaczął oglądać transmisję i zaczął pisać prośby o modlitwę. Nawrócił się. Skracam historię. Nawrócił się. Wycięli mu guza, wzięli części do laboratorium, włożyli do specjalnych próbówek, aby hodować to dziadostwo i zobaczyć, jak to rośnie. Jest w bardzo złym stanie. Leży w szpitalu w Sosnowcu. Kiedy byliśmy tam u niego i modliliśmy się i wyznawaliśmy i wyznajemy, do czego zmierzam, jego żona Ola, która pisze na naszym portalu modlitewnym bezustannie pozytywne wyznania. Mówi, wbrew temu, co ja widzę, wbrew temu, co mówią lekarze, ja wyznaję, że nasz Bóg, nasz Pan jest większy niż glejak, niż jego najwyższa kategoria i wierzę, że my zwyciężymy. Modlimy się, walczymy.
i coś nasyciło jej serce, coś napełniło jej wnętrze taką wiarą i zaczyna z obfitości serca mówić swoimi ustami Słowo Boże, zaczyna je wyznawać, zaczyna je deklarować. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Sam Paweł zaczyna to robić. Kiedy byliśmy u niego, był osłabiony, ale wyznawał, deklarował, że Pan Bóg jest jego lekarzem. Można by powiedzieć, no tak, w takim stanie każdy chwyta się czego może. Nie, my widzieliśmy szczerość, że Bóg działa w jego sercu, że Bóg działa w jego życiu. Czy wiecie, że mamy wzorzec w samym naszym Stwórcy? Bóg jest naszym wzorem. Mamy historię z Księgi Sędziów. Bardzo znaną historię, znacie ją. Przeczytam tylko dwa wersety, 12 i 13. Chodzi o Gedeona. Kiedy jego stan był opłakany, kiedy był zagubiony, wystraszony, kiedy nie wiedział, co robić, oto Pan przyszedł do niego. Czytamy w 12 wersecie, ukazał mu się anioł Pana i przemówił do niego. I anioł Pana, posłaniec od Boga, mówi do niego tak: Pan z tobą, dzielny wojowniku. Zastraszony Gedeon, schowany gdzieś w stodole, w młocarni, gdzie potajemnie próbowano zachować jakieś odrobiny zboża, aby prześladowcy tego nie zgarnęli. On zagubiony nagle słyszy słowo: dzielny wojowniku. I nie dziwię się, że po ludzku Gedeon odpowiada: za przeproszeniem, mój Panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Wiecie, najprościej jest tak mówić: o, jeśli Bóg jest z nami, jeśli to jest prawdą, to czemu nas to wszystko spotyka? A Bóg mówi z drugiej strony do Gedeona: o, Pan z tobą, dzielny wojowniku. Pan z tobą, Pan jest z tobą. Gdzie te wszystkie, o tak, gdzie te wszystkie cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, powtarzali: czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał szpony Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu: idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? Bóg mówi dobre słowo, wyznaje słowo, które ma natchnąć Gedeona, które jest słowem wiary. Bóg widzi go jako zwycięzcę i tak też deklaruje. Oto jest nasz przykład. Wiele razy Bóg poprzez swoje obietnice wypowiada swoje słowo nad naszym życiem. Wypowiada je wprost do nas. Kiedy je czytam, zaczynam je słyszeć. Ostatnio usługiwałem na temat wiary i tak sobie to wyobraziłem, że w czasach, w których żyjemy, kiedy media nadają, kiedy telewizja robi różne transmisje z różnych części świata o kataklizmach, o nieszczęściach, o dramatach. Kiedyś w internecie czytałem artykuł i była mapa świata. To było w wakacje i była cała mapa świata i dziesiątki płomieni, które płonęły w różnych miejscach na tej mapie świata. I był artykuł i było napisane: kto podpala świat? Tyle pożarów, tyle dramatów. Nasyca nas telewizja, radio, media, informacje, czytamy o tym i po prostu zaczynamy w naszych myślach być przerażeni. A ja chcę mówić, że czas, abyśmy przystawili nasze ucho do radia, które nadaje z nieba. Do radia, które nadaje z nieba i słuchali tego, co mówi Bóg dziś do Kościoła, bo to jest szczególny czas dla nas, szczególny czas dla Kościoła. Ale abyśmy zdali egzamin, musimy uporządkować naszą mowę. I to my mamy być Bożym głosem pośród tego chaosu, który istnieje. Bo Bóg pragnie mówić przez nas. Nie będziemy słyszeli jakiejś trąby z nieba, która będzie przemawiać. Bóg będzie przemawiał przez ciebie i przeze mnie w różnych okolicznościach, sytuacjach, różnych miejscach, gdzie ludzie żyją w totalnym chaosie i zamieszaniu. My możemy być Bożym głosem. Nasze usta muszą być przepełnione ustami wiary, tak jak Dawida, który stanął przed ogromnym wyzwaniem. I nie bał się, bo Bóg mu objawił, że on jest z nim, że zwycięży, że pokonał olbrzyma, że nie musi się bać. Pan mu mówił: ja za ciebie walczył będę. Pan walczy za nas. On jest po naszej stronie. On jest z nami.
Szybciutko. Kilka myśli. To, co wypowiadamy, kształtuje naszą przyszłość. To jest pierwsza myśl. Formujemy, rzeźbimy naszą przyszłość przez to, co wypowiadamy. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, chyba najmocniejszy rozdział Nowego Testamentu na temat wiary. Czytamy, że wiara jest gwarancją spełnienia się naszej nadziei i jest dowodem na istnienie niewidzialnej rzeczywistości. To jest nowe tłumaczenie. To słowo w praktyce, gdybyśmy chcieli wychwycić takie proste świadectwo, to kobieta, która nie radzi sobie z chorobą, która cierpi na krwotok 12 lat i ona słyszy o Jezusie, ona przyjmuje dobrą nowinę, ona nasyca swoje wnętrze wiarą, podchodzi w tłumie i mówi, powtarza sobie, jeśli bym dotknęła choćby szaty Jego, to będę uzdrowiona, kropka i amen. Nic więcej nie mówiła. Nie kalkulowała, nie próbowała sobie wytłumaczyć. Wiecie, wiara mówi. Wiara mówi. Wiara wyraża się przez mowę. Wystarczy posłuchać chrześcijanina i możesz wyczuć, jaki ma poziom swojej wiary. Wiara mówi. Niewiara także mówi. Można wypowiadać słowa o nieszczęściu, o zwątpieniu, nieporadności, narzekać, użalać się, potępiać siebie i innych, wypowiadać słowa, które nie budują. Ale my, jako ludzie wierzący, mamy z czego czerpać inspirację. Amen? Mamy z czego nasycać nasz magazyn, nasze wnętrze, nasz środek, aby z niego wypływało. Świadectwo z dzisiaj, byłem poruszony, byłem dotknięty, po prostu... Kiedy przeczytałem to, poleciałem do Gosi. Ona była zajęta. Mówię, Gosia, muszę się to przeczytać. Posłuchaj, to jest coś niesamowitego. Przeczytałem na Facebooku świadectwo o Róży Kozakowskiej. Słyszeliście o takiej? Nikt nie słyszał. Wiecie, kim jest Róża Kozakowska? Róża Kozakowska jest polską lekkoatletką z niepełnosprawnością. Występuje w klasyfikacji T38 mistrzyni z Tokio paraolimpiady, która teraz się odbywa w rzucie maczugą. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Została mistrzynią paraolimpijską w tej dyscyplinie sportu w klasie F32. Zdobyła złoty medal dla Polski. I oto jest historia. Wzruszająca, tragiczna. Historia złotej paraolimpijki, ale daje nam mocny przekaz. Przeczytam wam. Ojczym latami katował ją i matkę. Bił głową o ścianę, topił, dusił, maltretował psychicznie. Zabraniał startować, gdy była młoda. Więc gdy zdobywała jakieś medale, chowała je u koleżanek. Gdy zaś wróciła z pucharem zdobytym, wbił jej siekierę w kolano. Wielokrotnie prosiłam Boga, by mnie zabrał z tego świata. Na szczęście miał wobec mnie inne plany. Ojczym wyganiał ją z domu na mróz w samych rajstopach. Lekcje zawsze odrabiałam na świeżym powietrzu bez względu na pogodę, bo w domu latały we mnie rzeczy. Dlatego jestem taka wysportowana, bo musiałam przed nimi uciekać i przeskakiwać przez wszystko, co napotkałam na drodze. Choć wywodzę się z tak patologicznej rodziny, nie poszłam w pijaństwo. Uczyłam się świetnie, a sport pozwolił mi przetrwać, utrzymać wolę życia. Koszmar z dzieciństwa dał mi silny charakter. Żadne cierpienie nie sprawią, że przestanę walczyć. Dopóki walczę, jestem zwycięzcą. Posłuchajcie dalej. Ojczym trafił do więzienia, ale wtedy zawodniczkę spotkał nowy koszmar. Ukąszona przez kleszcza zachorowała na neuroboreliozę stawowo-mózgową. Zakażenie wywołało u niej porażenie czterokończynowe. To paraliż wszystkich czterech kończyn, chociaż każdej w innym stopniu. Ta odkleszczowa choroba jest bardzo trudna do wykrycia.
Udało się ją zdiagnozować lekarzom dopiero w 2014 roku. Poza nią polska mistrzyni cierpi na endometriozę. Nie wiem nawet, co to jest. Przestała chodzić, wylądowała na wózku, nie rzuciła jednak sportu. To moje życie, moja walka, moje wszystko. Nie dałabym rady żyć bez niego. Sport utrzymał moją wolę życia. Dziś jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi, że zdołałam wypełnić moje przesłanie, moje powołanie, zdobywając ten złoty medal, mówi Róża. Dlaczego to czytam? Bo my mamy o wiele większe cele. Bo my mamy o wiele większe powołanie niż zdobyć medal w Tokio. Bo my mamy o wiele większe przeznaczenie. I mamy się o wiele, wiele lepiej. Jesteśmy zdrowi, jesteśmy ubłogosławieni, ubogaceni. Mamy wszystko, czego nam potrzeba. Mamy jedzenie, ubranie, samochody, domy. Wszystko mamy. Czasami nie czujemy się tak, jakbyśmy chcieli się czuć. A czasami może chcielibyśmy mieć więcej niż mamy, bo wydaje nam się, że nie mamy tak wiele. I tu się kłania bardzo nisko to, co mówił pastor na samym początku. Chcielibyśmy doceniać te małe cuda, które mamy w życiu. I chcielibyśmy je przynosić Bogu w dziękczynieniu, dziękując Mu za to, co nam daje. A więc, kiedy myślę o języku, to musimy pamiętać o tym, że Salomon, mędrzec, ten, który natchnął nas swoimi przypowieściami i który tak wiele mądrości wylewa do nas przez tę księgę, napisał: śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. To jest słowo do siebie, do mnie. Kiedy stajesz się coraz to starszy w wierze, kiedy zaczynasz dojrzewać, dorastać, tak jak Boże Słowo mówi, bo to jest nasze przeznaczenie, abyśmy dorastali, dojrzewali do wymiarów chrystusowych. Zaczynasz się łapać coraz częściej, zaczynać się zapalać coraz częściej czerwona lampka, że powiedziałeś to, co nie powinieneś powiedzieć, że nie tak to powinieneś wyrazić, powinieneś inaczej to wyrazić i zaczynasz się uczyć i zaczynasz to zmieniać. Po drugie, poprzez naszą mowę otwieramy nasze przeznaczenie. Jakby odkodowujemy nasze przeznaczenie. To, co mówimy, jest jak pin do odkodowania blokady naszego przeznaczenia. Jakub to tak określił. Wszyscy potykamy się we wielu sprawach. Inne tłumaczenie mówi, to jest list Jakuba, 3 rozdział od 2 do 5. Inne tłumaczenie mówi, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Nie ma mocnych. Biblia mówi, że wszyscy. Wszyscy potykamy się we wielu sprawach. Począwszy od biskupów, poprzez tych, którzy dopiero się nawrócili. Wszyscy potykamy się. Uchybiamy. I tam jest powiedziane tak. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Jest kilka takich perełek w Biblii, które mówią nam o pewnych bardzo głębokich i sensownych rzeczach, które mają fundamentalne znaczenie. Na przykład, bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Bez względu na to, jak pobożny będziesz, bez względu na to, jak się będziesz ubierał, bez względu na to, jaką będziesz prezentował pobożność na zewnątrz, jeśli tam w środku nie będzie wiary, nie możesz się podobać Bogu. Nie zrobisz na Panu Bogu wrażenia. Młodzieniec, który miał kupę kasy, wiodło mu się w biznesie, był bardzo moralnym człowiekiem, bardzo poukładanym. Przyszedł do Jezusa, co mam czynić, abym był zbawiony? Pan Jezus mówi, przestrzegaj wszystkich przykazań. Których? No tych, przestrzegaj, nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, czci ojca swego i matkę swoją i tak dalej. No tych przykazań przestrzegaj. I młodzieniec zaskakuje Pana Jezusa. Panie Jezu, wszystkie przestrzegam. Wszystkie? Wszystkie. Ale co z tego, jak on wierzył w pieniądz? Przestrzegał przykazań, ale jego wiara była ulokowana w majątku, w tym, co miał. I Pan Jezus to rozgryzł, rozszyfrował. Jeśli chcesz osiągnąć swoje przeznaczenie, musisz to odkodować, musisz to odblokować, musisz coś zmienić. A więc to rozdaj i zacznij żyć wiarą.
Zacznij żyć wiarą, zacznij mi ufać, pójdź za mną i naśladuj mnie, a wtedy zobaczysz, że jest coś więcej niż tylko wypełnienie przykazań. Bez wiary nie można się podobać Bogu. I druga perełka to jest właśnie ta. Kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Jeśli chcesz być doskonałym, musisz nawrócić swój język. Nasz język musi się upamiętać i się musi nawrócić. Jest powiedziane dalej tak, potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się w wielkich sprawach. Wiecie, słowa naszych ust są kluczem, który otwiera. Są jak wędzidła, które zakłada się koniom i kieruje się nimi całym ich ciałem. Są jak ster i statek, który płynie tam, dokąd chce sternik. Biblia mówi, że blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Tak mówi Boże Słowo. I na koniec, bardzo króciutko, takie trzy deklaracje. Moimi ustami będę zawsze wyznawał wolność od mojej przeszłości. Jestem nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Ci, którzy są w Chrystusie, są nowymi ludźmi. Wszystko stało się nowe. To, co stare, przeminęło. A diabeł ciągle próbuje nam wspominać przeszłość. Wiecie dlaczego? Bo nie ma nic nowego dla nas. Tylko wytyka nam przeszłość, kiedy był naszym Panem. Bo nie ma nic nowego dla nas. Ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Tak mówi Biblia. Nawet zapisałem sobie tak. Potknę się dzisiaj, podwinie mi się noga. To w momencie, gdy klękam przed Panem, pokutuję i proszę Go o wybaczenie. Jeśli trzeba coś uregulować, bo trzeba do kogoś pójść, aby coś naprawić, to jestem zobligowany to zrobić. Ale jeśli to dotyczy moich wewnętrznych grzechów, jakichś błędów, które popełniłem, to w tym momencie, gdy przychodzę do Pana, jest mi wybaczone. Jestem oczyszczony. I teraz, jeśli nie potrafimy sobie wybaczyć, wielu z tym ma problem. Coś zrobiłeś, coś zasmuciło Boga, modlisz się, prosisz o wybaczenie, Bóg ci wybacza, taką mamy obietnicę. A diabeł przychodzi i męczy cię myślami o twoim upadku i nęka myśli o potępieniu, o tym, że zawiodłeś, że sprawiłeś Bogu zawód, sprowadza przygnębienie na nasze życie. I wtedy wielką rolę powinny odegrać nasze usta. To, co w sercu, to i na moich ustach. Odejdź, idź precz ze swoimi kłamstwami i oskarżeniami. W momencie, kiedy klęknąłem przed Panem, mój kochający Ojciec wybaczył mi. Po drugie, deklaruję Boży pokój nad wszelkim problemem mojego życia. Wiecie, to jest fenomenalne mieć Boży pokój w sercu pośród naszych sztormów życia. Myślę, że wiele razy tego doświadczyliście. To jest możliwe jedynie w Chrystusie. Poza Chrystusem mamy niepokój, panika, obawy, lęki. Tylko w Chrystusie można mieć pokój, jakiego nikt i nic na tym świecie nie jest w stanie nam dać. Tylko w Chrystusie. I to musi być głośno przez nas komunikowane, że mamy pokój w sercu, że On go daje. Pan Jezus powiedział, mój pokój daję wam. Nie taki, jak daje świat. Mój daję wam. Kiedy uczniowie byli w Łodzi i szalała burza, Jezus
był w stanie spać w tylnej części łodzi. Oaza pokoju. Zwycięstwa w pokoju. Wszystko jest pod kontrolą. Ostatnio to mocno podkreślam. Mówię to wszędzie, gdzie jestem. Kościele. Miejmy prawdziwy obraz Boga. Pan Bóg nie siedzi w niebie, pełen niepokoju, przeżywa kryzys, nawet dodaje, obgryza paznokcie, bo nie wie, co zrobić z tym chaosem na świecie. Chcę wam powiedzieć, nie, Bóg ma wszystko pod kontrolą. Wszystko jest pod Jego kontrolą. Wszystko jest w Jego rękach. Wszystko jest to, co przeżywamy, przez co przechodzimy, z czym się mierzymy, jest pod Jego okiem. On nas widzi. Pan nas strzeże. Śpiewamy to często. Bóg mnie strzeże. I muszę w to wierzyć. A gdy w to wierzę, zaczyna mnie wypełniać Jego pokój. I ostatnia myśl. Deklarujemy, że mamy nadzieję na dobrą przyszłość. Nawet jeśli świat będzie pogrążony w chaosie, to możemy Bogu zaufać. I powinniśmy to ogłaszać. Tu nie chodzi o trąbienie na dachach, ale robić to w swoich modlitwach. Gdy twoja rodzina nie jest jeszcze zbawiona. Rozmawiam z matką, która mówi, bracie, pastorze, ja już nie mam sił się modlić. Ten mój syn jest coraz gorszy. Ja już nie wiem, chyba już Pan Bóg odwrócił się do niego plecami. Nie możemy tak mówić. Ostatnio przeżywałem bardzo mocno ten tekst Księgi Jozuego. Z Księgi Jozuego. Kiedy Jozue wyznaje. Ja i dom mój. I z mocnym naciskiem dom mój, nie tylko ja. Ja i dom mój Bogu służyć będziemy. Choć może inni wybrali inne drogi. Inni czczą innych bogów. Mają inne spojrzenie na życie. To ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Kiedy przygotowywałem krótkie wprowadzenie do błogosławieństwa naszej wnuczki, przyszło do mnie takie słowo z Księgi Królewskiej, gdzie czytamy, Dawid pobudował sobie domy. I w swoim domu zrobił miejsce, przestrzeń, aby mogła tam być skrzynia przymierza i rozpostarł nad tym miejscem namiot. I byłem tym słowem bardzo poruszony. I powiedziałem, chciałbym, aby każda rodzina była jak Dawid, jak rodzina Dawida. Aby w każdym naszym domu była ta przestrzeń, którą dajemy Bogu, przestrzeń, w której jesteśmy w modlitwie, przestrzeń, w której razem szukamy Pana. Jest to ten nasz namiot zgromadzenia. Wtedy wszystko się zmieni. I wtedy, gdy mój język jest poddany Bogu, któremu służę, mogę zacząć wyznawać, Panie, to, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, co ludziom nawet na myśl nie przyszło, Ty przygotowałeś to tym, którzy Ciebie kochają. Możemy o tym mówić. O wiele lepiej, o wiele skuteczniejsze to jest, niż mówić o słowach porażki, poddania się, nic nie będzie, nic się nie uda. Panie, ja wiem, jakie Ty masz plany wobec mnie, jakie masz myśli o mnie. Ty masz myśli o pokoju, a nie o niedoli. Ty mówisz, chcę dać Ci szczęśliwą przyszłość i uczynić Ciebie człowiekiem nadziei. Ja czasami tak się modlę. Modlę się po prostu wersetami biblijnymi. Modlę się wersetami biblijnymi, modlę się tymi słowami. Panie, Ty, który działasz według swojej mocy we mnie, w nas, w Kościele, możesz uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co proszę i o co się modlę. Panie, Ty to potrafisz. Kiedy tym napełnia moje usta, zaczynam tak się modlić, kiedy zaczynam tak deklarować, kiedy mam to zmagazynowane w sobie, bo tu nie chodzi o czytanie jakichś sloganów, to musi żyć w naszym sercu. Jeśli ktoś uwierzy w sercu swoim i będzie wyznawał swoimi ustami,
swoimi ustami. Słyszałem świadectwo człowieku, który miał problem z nikotyną. Nawrócił się i nie mógł sobie poradzić. Nie mógł tego złamać. Było to tak silne, męczył się, wstyd mu było. I ktoś duszpastersko z nim porozmawiał. I powiedział mu, słuchaj, uwierz w swoim sercu, że Bóg złamał tą siłę nałogu. Uwierz to. I zacznij to wyznawać. Nie chodzi o scenę, nie chodzi o zgromadzenie. Chodzi o to, abyś to zaczął robić w swoim namiocie modlitwy przed Panem. I zaczął to ogłaszać. Kiedy zaczął to robić, nie minęły 2-3 dni, poczuł taki wstręt do nikotyny. Nagle pojawił się taki wstręt, że został wyzwolony. Jarzmo tego nałogu zostało złamane. Jak ważne jest to, co jest w naszych ustach. Jak ważne jest to, co mówimy w obecnym czasie. Żyjemy w czasie trudnym, Kościele. Jestem tego świadomy. Widzę, co się dzieje. Ale tym bardziej musimy się zachęcać, aby nasze usta wypowiadały to, co Bóg planuje i chce zrobić. I o to chciałbym się pomodlić. Na koniec. Powstańmy. Nie będę robił wezwania, ale powiem tak. Jeśli ktoś odczuwa, czuje to w ten sposób. Jestem nawrócony, ale musi nawrócić się mój język. To dzisiaj przyjdź z uniżonym sercem do Pana i powiedz Mu o tym. Panie, niech nawróci się mój język. Po prostu. Może to takie głupie, może to tak dziwnie brzmi, ale ja tak prostolinijnie, tak z prostego serca. Jeśli ktoś się zmaga z kłamstwem i ma, tak jak to kiedyś brat Michał Chydzik mówił, węża w kieszeni, niech się nawróci portfel. Niech się nawróci. Bo błogosławieństwo, które Pan nam daje, ma przepływać przez nas. Otrzymujemy, abyśmy błogosławili dalej. Wtedy to się wszystko uzupełnia. Jeśli ktoś ma zły sposób myślenia, myśli ciągle źle o kimś, ciągle widzisz wady, ciągle widzisz niedoskonałości, ciągle masz podejrzenia, ciągle w myślach ci się kotłuje, że to i tamto i jeszcze owo i ciągle masz niepokój w sobie. Po co? Po co? Bądź wolny. Niech nawrócą się twoje myśli. Poddajmy je pod posłuszeństwo Chrystusowi. Poddajmy je pod posłuszeństwo Panu. Jeśli chcesz się pomodlić, to zawołaj razem ze mną teraz. Wznieśmy nasze ręce do Pana. Zamknijmy nasze oczy przez chwilę. Panie, dziękujemy Ci za ten wtorkowy wieczór. Dziękujemy Ci, że tu jesteś, że możemy w wolności się spotkać. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy zgromadzenie zborów, że mogłem być na Podlasiu i tam były zbory pełne, że mogłem być w innych miejscach i widzę, jak Kościół żyje. Panie, dziękuję Ci za Ustroń, za zbór Betel, za to wtorkowe zgromadzenie. Jest nas tutaj wielu, jak na tygodniowe nabożeństwo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy być w Twojej obecności. Dziękuję Ci, Panie, i wierzę, że mówisz do nas, wierzę, że dotykasz naszych serc, że dotykasz naszych myśli, że dotykasz naszego wnętrza. Panie, tam jest nasz duchowy magazyn. Tam w środku, w naszym wnętrzu, Panie, Ty napełnij nasze serca, nasyć nasze serca dzisiaj tym, co dobre, tym, co buduje, tym, co miłe, tym, co jest pokojem, co daje nam nadzieję na przyszłość. Panie, nasyć nas dzisiaj. Jeśli, Panie, mamy problemy z naszym językiem, to przyjdź i oczyść nasze usta. Przyjdź i oczyść nasze usta, Panie. Dotknij naszego języka, aby przestał mówić źle, aby przestał mówić rzeczy, które nie budują, które są bardziej narzekaniem niż wysławianiem. Panie, modlę się o to, abyś dotknął naszego wnętrza i naszych ust, aby pojawiło się na naszych ustach słowo wiary. Panie, chcemy być dzisiaj wieczorem jak Izajasz w Twojej obecności przed Bożym tronem. Kiedy Ty mówiłeś do Niego, kiedy On odczuł Twoją obecność, Panie, Izajasz odkrył, że ma nieczyste wargi, że ma nieczyste usta. Panie, powiedział, Panie, ja prorok, jestem człowiekiem nieczystych warg. Panie, zrób coś z tym. I Ty dotknąłeś go, Panie, rozżarzonym węgielkiem z ołtarza Bożego. I Panie, oczyściłeś jego usta. Panie, spraw to także dla nas, niech Kościół będzie Kościołem czystych ust, czystych warg, Panie. Nasz język niech będzie podporządkowany Duchowi Świętemu. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Panie, czasami ten narząd sprawia nam tyle kłopotów. Czasami, Panie, mówimy to, co mówić nie powinniśmy. Panie, dotknij naszego języka, dotknij naszych warg. Oczyść, Panie. Napełnij chwałą, napełnij wiarą, napełnij dziękczynieniem. Panie, niech armia Bożych dzieci idzie jak Dawid. Wobec wielkich wyzwań zwyciężymy, bo Pan z nami. Będziemy oglądać Jego wybawienie. Będziemy widzieć Bożą chwałę. Będziemy oglądać poruszenie Boże. Bez względu na to, co się dzieje, bez względu na obostrzenia i sprzeciw, jaki czujemy, ta duchowa wojna, która trwa, Panie, zwyciężymy w Twoim imieniu. Błogosławię zbór Betel. Błogosławię, Panie, liderów starszych, usługujących służby. Błogosławię wszystkich ludzi, Panie. Błogosławię ich życie, błogosławię ich przyszłość. Błogosławię, Panie, i dziękuję Ci za nich. I dziękuję Ci za to miejsce. Panie, niech rozkwita jak piękny ogród. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech wydaje wiele cudownego, pięknego owocu. Panie, Tobie chwała. Dziękuję Ci też za ich serce dla Indii. Dziękuję Ci za ich ofiarność. Dziękuję Ci, Panie, za ten wkład, który możemy dołączyć do wkładu Polaków, którzy kochają misję. Dziękuję Ci za to. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.